niech będzie chwała, bracia i siostry, za kolejny dzień, który nam dał z łaski swojej. I tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, mamy powód do tego, aby Bogu dziękować, aby chwały oddawać za, choć czasami przeżywamy różne trudności i okoliczności, może mamy złamane skrzydła, jak śpiewaliśmy w tej pieśni, ale pomimo to jesteśmy zachęcani, aby oddawać Bogu chwałę. I kiedy patrzyłem na grupę, na ich uśmiechnięte twarze, to jak ja bym był Bogiem, to bym się na pewno cieszył, mając taką grupę przed sobą. Ale jakbym widział takich smutnych, którzy go tak uwielbiają, bo muszą, to nie chciałbym mieć takie dzieci. Jako Bóg oczywiście, nie mogę się tutaj porównywać do nikogo, ale Bóg pragnie, abyśmy Panu służyli jak? Z radością. I wiecie, to jest przywilej usługiwać Panu w różnoraki sposób i dzisiaj również pragnę ja również się podzielić z Wami słowem. I modliłem się o ten czas i kiedy przygotowywałem kazanie właściwie, pisałem o czymś tam i w pewnym momencie stwierdziłem, że przecież już nie piszę na to, co zacząłem. Jakby zeszłem z toru i zacząłem inny zupełnie temat. I bardzo się cieszę, kochani, ponieważ Boże Słowo mówi, że świadectwo dwóch lub trzech świadków jest prawdziwe. Kochani, dla nas kaznodziejów, którzy głosimy, jest to niesamowicie takie wielkie przeżycie, jeżeli mamy jakieś potwierdzenie, że jeszcze ktoś przeżywa to samo. To jest bardzo, to nam dodaje skrzydeł do usługiwania. A dzisiaj brat Bogusław, pastor, na wstępie przeczytał o czym? O myślach Bożych, tak? O myślach Bożych. Jaki Pan Bóg ma myśli o nas. I kochani, mam to tutaj napisane. W pewnym momencie to będę jeszcze raz cytował. Ale temat, który dzisiaj właśnie chciałem poruszyć, to właśnie o myślach. O myślach. Jak zarządzamy naszymi myślami? Czy my nimi rządzimy, czy one nami rządzą? Po prostu o myślach. Chciałbym, abyśmy dzisiaj popatrzyli na to jak gdyby z perspektywy Pisma Świętego, jak Bóg mówi o tym, jakie znaczenie ma dla nas myślenie. Ktoś powiedział, że myślenie ma wielką przyszłość. Ale tak naprawdę Boże Słowo mówi nam jedno z tłumaczeń w przypowieści Salomona 23:7. W Brytyjce tego tak nie odbierzemy, ale w innym tłumaczeniu, że człowiek jest taki, jakie są jego myśli. Czyli tak postępuje, jak myśli. To, jakie są nasze myśli, to naprawdę jest to, jakimi my jesteśmy w środku. Poprzez nasze zmysły do naszej głowy przychodzą informacje, które automatycznie przeradzają się w co? W myśli. Tysiące myśli. W ciągu jednego dnia mamy tysiące myśli. I mamy mimo wszystko ograniczony wpływ na źródła informacji, jakie do nas docierają. Dlatego, że te bodźce zewnętrzne, no otwieramy oczy, patrzymy na coś i od razu się pojawia myśl. Dlaczego dzisiaj ta grupa uwielbienia była taka radosna? Albo dlaczego mój brat jest taki smutny? Zaczynamy myśleć, ponieważ bodźce zewnętrzne dochodzą do nas, jakieś informacje. I dostęp do naszych myśli jest ograniczony. Powiedziałem, nawet szatan może mieć dostęp do naszych myśli. On nie wie, o czym my myślimy, tego nie wie, tylko Bóg wie. Bóg zna nasze myśli, diabeł nie zna, ale on może wrzucać jakieś ziarno myśli do naszego umysłu. I choć tutaj ten zakres jest wpływ na te źródła, te zewnętrzne, które przychodzą do naszej głowy, jest ograniczony, to jednak mamy całkowity wpływ na to, co robimy z daną myślą. Tutaj jest
już całkowicie mamy wpływ na to, co robimy z daną myślą. Czy pozwalamy jej, aby się rozwinęła i przyjmujemy ją, albo nie pozwalamy na rozwinięcie i odrzucamy ją. Tak jak ktoś powiedział, że nie mamy wpływu na to, żeby ptaki latały nad naszą głową, ale mamy wpływ na to, żeby one nie usiadły na niej albo nie zrobiły tam jeszcze coś więcej. Gniazda. Kochani, myśl jest jak ziarno. Gdy ją przyjmujemy, to ona wpada z naszej głowy i idzie tutaj głębiej, do serca. Jeśli to ziarno jest dobre, to rodzą się dobre owoce. Jeżeli jest złe, to rodzą się złe. Złe ziarno myśli najpierw rodzi co? Pożądliwość. A gdy pożądliwość pocznie, gdy się już zagnieździ, wtedy rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I dlatego Pan Jezus powiedział, że właśnie z wnętrza serca naszego pochodzą, z tego nieodrodzonego serca, pochodzą złe myśli. Przeteczeństwo, zabójstwo i tak dalej. Z wnętrza serca. Tam, gdzie te myśli przeradzają się w czyny. W konkretne czyny. Ostatnia tragedia w USA tydzień temu, gdzie morderca zabił, nie wiem ile jest ofiar, ale chyba już około 60. To przykład zaakceptowania, przyjęcia złej, podłej myśli, która dojrzewała przez kilka miesięcy i w końcu przyniosła straszliwe żniwo śmierci. To nie było tak automatycznie, to się rodziło. To, czy my przyjmujemy myśli i pozwalamy im, aby coś z tego się urodziło, to jest całkowicie zależne od nas. Takie, jakie są nasze myśli, taki jest nasz sposób postępowania. To jest niesamowicie ważne. Myśli nasze. Jak nimi zarządzamy? Czy pozwalamy tym dobrym myślom, czy tym złym myślom, aby one penetrowały nasze wnętrze, aby one napędzały nasze życie? I dlatego Pan Jezus, kiedy rozpoczął swoją służbę, zaczął od czego? Kierował się do myśli człowieka. Głosił, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Czyli inaczej upamiętanie, czyli zmieńcie sposób myślenia. Zmieńcie sposób myślenia. Z myślenia. Zacznijcie prawidłowo myśleć o Bogu, o grzechu, o zbawieniu, o naturze grzechu. Zacznij patrzeć na grzech tak, jak Bóg widzi grzech i popatrz na ratunek, jaki On zgotował. A więc upamiętanie, które Pan Jezus głosił, dotyczyło naszego sposobu myślenia. Dotyczyło wejrzenia w samego siebie i zobaczenia swego stanu, aby to zrodziło prawidłowe reakcje. Ale upamiętanie, już tak na marginesie troszkę odchodząc od tematu, upamiętanie to nie jest jeszcze pokuta, to nie jest nawrócenie, to nie jest nowonarodzenie. Prawdziwe uświadomienie sobie swojej grzeszności, czyli właśnie upamiętanie, czyli wejrzenie w siebie, zobaczenie swojej grzeszności prowadzi dalej do pokuty, a potem do nawrócenia. Czym jest pokuta, tak na marginesie? Bo mówiliśmy teraz o upamiętaniu, czyli zmianie sposobu myślenia, czyli pozwolenie, aby skonfrontować swoje życie ciemne, brudne z światłością. Pan Jezus powiedział, upamiętajcie się, bo coś. Bo co? Bo przybliżyło się Królestwo Boże. Tylko w konfrontacji z ciemności z światłością można się upamiętać. Dopóki człowiek chodzi w ciemności, nie widzi niczego.
Jego myśli absolutnie są zaślepione, dopóki nie przyjdzie światłość. I dlatego Pan Jezus powiedział, upamiętajcie się, bo przyszła światłość. Przyszło, przybliżyło się Królestwo Boże w osobie Jezusa Chrystusa. Kochani, kiedy my głosimy ludziom, mamy mieć tą świadomość, że nasze życie jest czymś, co powinno ludzi kierować i zobaczyć w nas Królestwo Boże. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale Królestwo Boże to co? To pokój, radość, sprawiedliwość w Duchu Świętym. I kto w tym chodzi, w tym służy Bogu, ten jest miły Bogu i przyjemny ludziom, jak Boże Słowo mówi. Jesteśmy wonią Chrystusa Jezusa. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, a dla drugich jest to woń życia ku życiu. I upamiętanie, kochani, jest zawsze związane z tą różnicą, która jest między grzesznikiem, człowiekiem pogrążonym w ciemności, a tym, co widzi wokół siebie. Upamiętajcie się, zacznij myśleć inaczej, wejrzyj w siebie, dlatego że widzisz coś innego, masz wybór prowadzić inne życie. Okazuje się, że nie jest, że są inni ludzie, którzy inaczej żyją, że jest inne życie. I tutaj jest oferta od Boga, to jest upamiętanie. Ale tak jak powiedziałem, upamiętanie to wejrzenie w siebie, to po prostu uruchomienie procesu myślenia, że można inaczej żyć. Że nie muszę brnąć przez to życie cały czas tak samo, jak mnie nauczono. Tak samo, jak w czym się wychowałem. Że może zostać przerwane jarzmo grzechu w moim życiu. To jest uświadomienie sobie, to jest przekonanie. To jest to pierwsze, działanie Boże. Ale to nie jest jeszcze nowonarodzenie. To nie jest jeszcze nawrócenie. Po upamiętaniu ma przyjść pokuta. Pokuta. Czym jest pokuta? Pokuta to stan wewnętrznego smutku i żalu, w którym osądzamy samych siebie z powodu naszych własnych grzechów. Przyznajemy się do winy, bolejemy nad swoim grzesznym stanem. Za wszelką cenę chcemy pozbyć się ciężaru grzechu. Nie tylko wiesz, nie tylko jesteś upamiętany w swoim umyśle, że grzech jest zły, ale też jest ci przykro z jego powodu i zaczynasz się nim brzydzić. Zaczyna ci śmierdzieć grzech. Takie upamiętanie i taka pokuta prowadzi dalej, czyli do szczerego nawrócenia. Nawrócenia się od grzechu do Boga. Kochani, pokuta to również chęć, to żal z powodu tego, co uczyniłem i chęć naprawienia tego. I upamiętanie i pokuta prowadzi mnie dalej. Jeżeli naprawdę upamiętałem się, naprawdę pokutuję, to wtedy przychodzi następny efekt końcowy, to jest nawrócenie i nowozrodzenie. Nawrócenie to świadome zawrócenie z grzesznej drogi życia i zwrócenie się w stronę Boga, jak już powiedziałem, to odrzucenie grzesznego postępowania. To radykalne odwrócenie się od grzechu i wydawanie owoców dla Boga, owoców godnych upamiętania. Wówczas Bóg i Jego wola stają się nadrzędnym celem mojego życia. Jeżeli przejdę przez upamiętanie, przez pokutę, wówczas rodzi się we mnie chęć zerwania całkowitego z grzechem i nie tylko chęć zerwania, ale robię praktyczne kroki. Odwracam się od grzechu i idę w stronę Boga. Takim fajnym obrazem upamiętania, pokuty oraz nawrócenia to jest historia syna marnotrawnego. My wiemy, że on na wskutek swojego grzechu stracił wszystko, stał się nędzarzem
I kiedy sobie uświadomił, wejrzał w siebie, czyli upamiętał się, powiedział sobie, co ja tu robię. W domu ojca mego mają się dużo lepiej. Co ja tu robię? On wiedział i znał tą konfrontację, jak może być inne życie. Znał tą światłość, dlatego on się upamiętał. Musi być to upamiętanie w konfrontacji ze światłością. I żałował, bolał na tym w sercu swoim, ale nie pozostał w tym miejscu. Wiecie, są ludzie, którzy są przyprowadzeni pod krzyż, są świadomi tego, że są grzeszni, ale tak naprawdę boleją nad tym nawet w swoim sercu, ale tak naprawdę nie robią nic, żeby całkowicie odrzucić ten grzech, aby się go pozbyć, aby się go wyrzec, aby go nie kochać więcej i nie zwracają się w kierunku Boga. Kochani, kiedy my tylko żałujemy za swoje grzechy, ale nie zwracamy się, nie idziemy w kierunku Boga, wtedy cały czas jesteśmy w miejscu. Ten syn marnotrawny doznał przemiany, kiedy postanowił pójść do swojego ojca. Gdyby tam pozostał, tylko by żałował, tylko by pokutował, ale by nie przyszedł do domu ojca, jego życie by się nie zmieniło. I dzisiaj mamy wielu takich ludzi, którzy wiele razy przychodzą na wezwanie do przodu, modlimy się o nich, wyznają swoje grzechy, upamiętają się w swoim umyśle, są przekonani, ale tak naprawdę nie mają na tyle obrzydzenia do grzechu, żeby zwrócić się do Boga, żeby iść za Nim całkowicie, z wdzięczności za to, co On dla nich uczynił. Może tylko nasza opinia o grzechu się zmienia, ale jeżeli pozostaje w nas miłość do grzechu, to ciągle jesteśmy grzesznikami. Czyli nie wystarczy się tylko upamiętać. Trzeba się odwrócić radykalnie. Jesteśmy tylko przekonani o grzechu, ale nigdy się nie naradzamy na nowo. Prawdziwe upamiętanie i pokuta prowadzi do nawrócenia, czyli radykalnego odwrócenia się od grzechów i do wydawania owoców. Kiedy to nastąpi, człowiek się właśnie rodzi na nowo. I co wtedy się dzieje? Znika skłonność do powtarzania grzechu. Jeżeli miałem jakąś skłonność wcześniej do jakiegoś grzechu, co drugie słowo to było na K, albo byłem w jakimś nałogu, w jakichś złych myślach. Jeżeli ciągle to się powtarza, to jest to dowód tego, że tak naprawdę nie nawróciłeś się jeszcze do Boga. Ja nie mówię o pewnych słabościach, które każdy z nas ma, słabe punkty, nawet po nawróceniu. Kiedy diabeł zna nasze stare życie i wie, do czego może uderzyć i w jakie czułe punkty może uderzyć. Jesteśmy atakowani w różnych myślach. Ja nie mówię o tym, ale mówię o tym, że kto się z Boga narodził, ten nie ma w zwyczaju grzeszyć. Tak jest powiedziane w Biblii. Ten nie grzeszy, czyli nie ma w zwyczaju grzeszyć. To, co kiedyś było grzeszne, teraz zostało pokonane przez mojego Pana Jezusa Chrystusa. Niektórzy chcą tylko uciec od gniewu Bożego. Przychodzą do ołtarza, ponieważ chcą uciec od gniewu Bożego. Chcą jak gdyby zaspokoić sobie swoje sumienie. Robią jakieś kroki w stronę Boga, ale nie chcą uciec od samego grzechu. Może chcą uciekać od konsekwencji grzechu, bo w życiu tyle narobili, że po prostu już im życie brzydnie. Wszystko się wali, bo tak Boże Słowo mówi, co człowiek sieje, to i zbierać będzie. I często ludzie uciekają do Boga, bo chcą uciec albo przed gniewem, który ich będzie czekać, albo od konsekwencji grzechu. Bardziej boli ich to, że stracili coś na wskutek na przykład picia
czy grzesznego życia. Bardziej ich boli to, że zostało zniszczone ich małżeństwo, rodzina, niż to, że to właśnie dopuścili grzech do swojego życia. To ich tak nie boli. Boli ich to, że co stracili przez grzech. Dopóki nie będzie cię bolało grzech w swoim życiu, dopóty, to nie jest prawdziwa pokuta. Jezus wiedział, że jeśli w życiu człowieka nie dojdzie do zmiany sposobu myślenia, to ludzkość czeka to, co stało się w czasach Noego. A co się stało w czasach Noego? Był Boży sąd. Czytamy o tym w pierwszej Mojżeszowej, może przeczytajmy ten fragment, pierwsza Mojżeszowa. I tutaj jest fragment, który mówi nam o myślach. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka z ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi. Kochani, tu jest niesamowite słowo powiedziane, tak mocne słowo. My może nie rozumiemy tak naprawdę, dlaczego aż tak straszny sąd był w tych czasach Noego, ale my widzimy tutaj, że myśli tych ludzi, którzy tam żyli, były ustawicznie złe oraz dążenia ich serca ustawicznie złe. Dlatego Pan Jezus przyszedł na tą ziemię, dlatego że gdyby On nie przyszedł, to historia by się powtórzyła. I On zaczął wzywać i zaczął od myśli. To jest początek nawrócenia. Właśnie upamiętanie. Upamiętanie, czyli zmiana myślenia, zmiana sposobu myślenia. Już nie będę myślał tak, jak myślałem w starym życiu, ale zacznę myśleć to w inny sposób. Będę patrzył, inaczej będę myślał o swoim życiu, o Bogu, o grzechu, o mojej przyszłości. To jest właśnie upamiętanie. Czy już weszłeś na tą drogę? Chciałbym cię zapytać. Może jeszcze nie weszłeś na tą drogę, może jeszcze chodzisz swoimi drogami, ale wiedz, że Pan ma dla ciebie Królestwo Boże i dlatego cię wzywa. Upamiętaj się, pokutuj i nawróć się do Boga całym sercem. I to jest jedno wezwanie moje, ale teraz drugie. Kiedy już jesteśmy nawróceni, mówię to do tych, którzy już przyjęli Pana, którzy nawrócili się szczerze, nowonarodzili się, ale kiedy już jesteśmy właśnie narodzeni z Boga, wyrwani z mocy grzechu, czyli zbawieni od konsekwencji grzechu, od mocy grzechu, diabeł nie poszedł na urlop, nie pojechał na wczasy, i mówi, ja już z tymi wierzącymi nie mam co robić. Oni już są Boży. Dam im spokój. Nie. On wie, że jest coś takiego w życiu wierzącego, gdzie mimo wszystko ma dostęp. Cały czas. Nawet po nawróceniu. To są nasze myśli. Że jest to pole walki, pole, do którego on może wrzucać ziarna i Bóg mu tego nie zabroni za żadne skarby. Ma ciągle dostęp i jesteśmy kuszeni, tak? Kuszeni. I w jaki sposób diabeł walczy z nami, z naszymi myślami? W jaki sposób on to czyni, aby zdobyć nasze myśli na nowo? Bo on chce właśnie zdobyć nasze myśli dla siebie. Diabeł po prostu chce zainfekować nasze myśli. I o tym mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą.
Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. A więc widzimy tutaj, że jest taka możliwość, że znowu nasze myśli mogą być co? Skażone, a w konsekwencji nie będziemy szczerze szli za Panem, a właśnie o to diabłu chodzi. W jaki sposób on to robi, diabeł? Kochani, diabeł nie jest głupi, on jest przebiegły i on wie, że nasze myśli po nawróceniu, bo przed nawróceniem to praktycznie on ma dostęp do tych myśli, on tam wrzuca i ludzie przyjmują lub nie przyjmują, ale większość przyjmuje to, co leci. Ale po nawróceniu, kiedy nawracamy się do Boga, diabeł wie, że nasze myśli są bardzo takim newralgicznym miejscem w naszym życiu. I diabeł wie, że nasze myśli, ponieważ są tak czułe, tak podatne, nasze myśli są strzeżone przez samego Boga. Wiecie, że Bóg strzeże naszych myśli? W jaki sposób? Ano jest powiedziane, że gdy spełnimy pewne warunki, to Boży pokój strzec będzie serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie. Jakie to są warunki? Gdy wszelką troskę złożymy na Niego. To nie jest jedyny warunek o trosce, bo tam jest też o radości, tak? Radujcie się w Panu. A wtedy Bóg będzie strzegł, Boży pokój będzie, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie naszych myśli. I o to właśnie chodzi, żebyśmy umieli wszystkie nasze troski, nasze problemy, nasze sprawy Panu oddawać, a wtedy Bóg zajmuje się naszymi myślami. Diabeł nie ma do nas takiego dostępu. Jesteśmy chronieni, nasze myśli są chronione. I dlatego ten Boży pokój, który jest strażnikiem naszych myśli, jest uwarunkowany. Jest wynikiem powierzenia wszelkich trosk Panu. Nie tylko zresztą tego, bo tak jak powiedziałem, rozkoszowania się Panem, życia, trwaniem w Nim. I tutaj jest pole diabła, gdzie próbuje nas, po prostu, gdzie próbuje to zachwiać. Bombarduje nas różnymi informacjami przez media, które nas starają się zaniepokoić, wystraszyć. Wiecie, czasem i ja się tam dam skusić, że wejdę tam w internet, gdzieś tam zaczynam szukać niby wiadomości, tak żeby wiedzieć, co się dzieje w ogóle na świecie, bo telewizora nie mam, więc przynajmniej w internecie coś tam chcę poszukać. No i wiecie, od jednej do drugiej, do trzeciej, tamta sieć jest tak rozbudowana, że po prostu wszędzie prowadzi to na boki, wszędzie możemy coś się dowiedzieć interesującego, a ponieważ ciekawość ludzka jest nigdy nienasycona, więc moglibyśmy tak sobie surfować nieskończoność. Ale po takim czasie, gdzie człowiek się naje tych negatywnych informacji, bo 95% to przeważnie są negatywy, jakieś same, no, wiecie co jest, nie będę mówił. W każdym razie po takim czymś, kiedy przeczytasz różne historie, różne jakieś kataklizmy, różne jakieś straszne wydarzenia, to jest Ewangelia szatana tam w internecie właśnie. Te wiadomości, to tam diabeł się reklamuje. Jak nie wiecie, to na pewno jesteście świadomi. On w ten sposób reklamuje samego siebie, żeby ludzi po prostu straszyć, żeby ludzie żyli w strachu. I co my robimy z tymi ziarnami informacji? Czy tylko tutaj wpuszczamy, czy głębiej gdzieś do serca? Jak się tak tego więcej nazbiera i gdzieś tam ziarno głębiej dalej, to wtedy zaczynamy się bać, zaczynamy się przejmować. Wiecie, ostatnio tak myślałem, dlaczego my jako ludzie dorośli lubimy dzieci małe? Ja lubię dzieci.
Nie dlatego, że są grzeczne, bo przeważnie nie są. Chyba, że wasze, ale moje czasami są, czasami nie są. To jak dzieci, nie? Dlaczego lubimy dzieci? Czy dlatego, że są grzeczne? Nie. Ale dlaczego? No pomyślcie, dlaczego lubicie dzieci? Że są niewinne? No też. Ale ja przede wszystkim lubię dzieci, dlatego że dzieci są beztroskie. I zawsze takie radosne. Tak jakby nie miały żadnej trosk. Gdyby one tak wiedziały, ile ci rodzice mają na głowie, nie? To by się takie, nie, tak by się tak nie uśmiechały. One przychodzą. No i co? Nie ma żadnych problem. To jest problem taty, jak nie ma czegoś, nie? Wszystko mają zapewnione. Oczywiście nie mówię o pewnych skrajnych sytuacjach, gdzie dzieci również pozbawieni są opieki rodziców. Ale mi się podobają i nam się podobają dzieci, dlatego że są beztroskie, takie jakby nigdy problemów nie miały, nie? Jakby nigdy problemów nie miały. Nie zdążyły się jeszcze zainfekować tymi negatywnymi informacjami, którymi my się infekujemy. Więc nie żyją w strachu. Dzieci nie żyją w strachu. Owszem, jest, obserwuję to, jest walka o nie poprzez bajki, tak? Poprzez bajki. Diabeł już chce wpływać na dzieci. I już ja też obserwuję nasze, jak tam te bajki niby takie są niewinne niektóre, ale dużo strachu w tych bajkach jest również. A więc diabeł już od najmłodszych też chce. Ale generalnie dzieci są wolne od trosk, od strachu. Po prostu są beztroskie. I lubimy je, bo tak sami byśmy chcieli. Ach, chciałbym być jak to dziecko. Niczym się nie przejmować. Tak? Ale właśnie Bóg tak patrzy na nas. I On tak mówi, chciałbym, żeby moje dzieci takie żyły, beztroskie, radosne, bez problemów, tak? Żebyśmy Mu służyli z radością, nie z utyskiwaniem. Bóg właśnie na nas tak patrzy. I On cieszy się ze swoich dzieci, dlatego że tak jak my, rodzice ziemscy, cieszymy się z naszych dzieci. Myślę, że każdy rodzic się cieszy z naszych dzieci. Kiedy widzimy ich radość, kiedy widzimy ich szczęście, tą beztroskę, tak samo nasz tatuś w niebie. Jak mu to robi wielką radość, kiedy my również tak się zachowujemy, a nie kiedy żyjemy cały czas pod ciężarem trosk, brzemion. Ja nie mówię, że życie chrześcijańskie to jest bułka, to jest, jak to mówią, bułka z masłem, tak? czy pączek w maśle. Ale kochani, mamy Boga i Bóg pragnie, abyśmy Mu służyli z radością, jak te dzieci, bez trosk. A wtedy pokój Boży będzie przewyższał nasz wszelkie nasze zrozumienie nawet. Będziemy się dziwić, jak to jest, że się nie martwię, chociaż mam dług. No, to znaczy, to może nie jest dobry przykład, bo chrześcijanie nie powinni mieć długów. Ale różnie bywa, nie? Więc wiem, że mam bogatego ojca, że mam troskliwego tatusia. I diabeł nas chce wystraszyć, zamartwić, abyśmy się troszczyli o ten doczesny byt. I niektórych diabeł właśnie w ten sposób pokonał. I popatrzcie, co pisze apostoł Paweł do Filipian w 3 rozdziale. Tutaj jest przykład ludzi, którzy jednak dali się zmanipulować strachowi, troskom, temu życiu doczesnemu. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa. A więc, kochani, pewna grupa ludzi wierzących, którzy zeszli na tą drogę, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Kochani, strach, co powodowało, że ludzie ci zaczęli myśleć w ten sposób? Tylko tu i teraz. To, co teraz.
i że muszę wziąć swoje ręce. Swoje ręce, swoje życie. Strach przed czym? Prawdopodobnie przed starością, przed niedołężnością, przed samotnością. Kochani, my wiemy, że młodość i piękność przemija. Później zostaje tylko i, albo sama kropka. Przemija, tak jak jest napisane o naszych pięknych żonach. Zwiewny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Ani my wiemy, że piękno, młodość przemija i obserwuję, ponieważ tam, gdzie pracuję, w biurze obok jest gabinet kosmetyczny, więc widzę, w ogóle widzę, jak wszystkie gabinety kosmetyczne, jak chcecie dobry biznes zrobić, to otwórzcie gabinet kosmetyczny. Naprawdę. Takie pieniądze są. Od 7 rano już pracują. Do wieczora, bo tyle jest chętnych. Po prostu tam jest walka klienta o czas. Tam w tych gabinetach próbują zatrzymać czas. Oszukać czas. Powiedzieć, że ciągle jestem młoda, piękna. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby kobiety dbały o siebie, bo to jest jak najbardziej ale kiedy to staje się takim obsesją, kiedy klientki co 2 razy w miesiącu przychodzą do gabinetu, bo inaczej popadają w rozpacz, no to niestety nie muszę tego komentować. Również fitnessy, tutaj mamy niedaleko, świątynia ciała, tak? Po prostu ciało. To jest dzisiaj takie ważne. To, co przemija, ale sprawy królestwa. Asaf w 73 psalmie powiedział pewne rzeczy o ludziach, którzy my tak samo moglibyśmy absolutnie dzisiaj powiedzieć, ponieważ ten psalm 73 to jest totalne odbicie tego, co dzisiaj się dzieje. Nic się nie zmieniło, nic w naturze człowieka. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. A 12 werset mówi, oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, no przynajmniej udają albo chcą udawać szczęśliwych, gromadzący bogactwa. I kochani, dlaczego tak ludzie postępują? Dlatego, że szukają jakiegoś zabezpieczenia na tak zwaną czarną godzinę. Większość z ludzi się obawia, tak jak już powiedziałem, swojej przyszłości, starości. A co Bóg, no po prostu obawia się choroby, więc całe życie harują, pracują po to, żeby tych kilka lat na emeryturze jakoś sobie zabezpieczyć. Śmieszne, nie? I co Bóg mówi o starości, o nas wierzących? Mówi w Izajaszu 46:4, pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił. Ja to uczyniłem, ja będę nosił i ja będę dźwigał i ratował. Czy nie jest to wspaniała obietnica? To nie znaczy, że my nic nie mamy robić w sprawie naszego zdrowia, naszego wyglądu i tak dalej, sposobu życia. Ja nie mówię o tym, bo powinniśmy dbać, ale po prostu, żeby to nie stało się obsesją, troską, zamartwieniem mojego życia i głównym celem. Tak jak tych ludzi z Filipian, którzy czytaliśmy, że myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Jest pewna anegdota o pewnym rybaku w kalendarzu. Wyczytałem to z 2015 roku, sobie tą karteczkę noszę w Biblii. Może przeczytam, bo jest bardzo wymowna. Pewien bogaty biznesmen podczas swojego urlopu nad morzem spotkał ubogiego rybaka, który siedział wygodnie koło swojej łodzi nad brzegiem. Dlaczego nie wypłynie pan na pełne morze? Spytał bogacz. Ponieważ dziś złowiłem już wystarczająco dużo ryb, odpowiedział rybak.
Dlaczego więc nie łowi pan więcej ryb niż to konieczne? Dopytał biznesmen. No i co miałbym z nimi zrobić? Mógłby pan przez to więcej zarobić. Następnie mógłby kupić sobie lepszą łódź, aby móc jeszcze dalej wypływać i łowić więcej ryb. Mógłby pan kupić sobie nylonowe sieci, aby móc łowić jeszcze więcej i przez to o wiele lepiej zarabiać. Rybak odpowiedział ponownie: i co potem mam robić? Potem może pan przestać pracować i korzystać z życia. Tak właśnie dzisiaj ludzie są chwyceni w taką pułapkę, nie? Żeby pracować tak, żebyś już później... Pamiętam, w moim życiu też takie były sytuacje, kiedy miałem wstąpić do różnych jakichś korporacji, jakie to góry obiecywali po prostu. To jest tryk diabelski, nie? A więc może pan przestać pracować i korzystać z życia. A jak się panu zdaje, co właśnie teraz robię? Odpowiedział z nutą satysfakcji rybak, patrząc na radośnie na morze. Kiedy widzę tych ludzi zagonionych, bogatych, to najczęstsze zdanie, które się można usłyszeć z ich ust, to jest: nie mam czasu. Nie mam czasu. Tacy są uwiązani w sieci tej gonitwy. I dlatego przeczytałem to, bo to jest dosyć wymowne. My wiemy, że nie od obfitości wielu dóbr zależy czyjeś życie, ale mamy być bogaci, bogacić się w Bogu. I dlatego nie musimy się martwić, nie musimy dać się złapać w naszych myślach, tak jak ci ludzie, którzy zaczęli myśleć o rzeczach ziemskich i stali się wrogami Krzyża Chrystusowego. W jaki sposób jeszcze diabeł chce zainfekować nasze myśli? Ano poprzez kłamstwo, że Bóg nie życzy nam dobrze, bo przecież przeżywamy trudne sytuacje, doświadczenia, choroby, odrzucenia, prześladowania. To jakże Bóg może być dobry wobec mnie? Jakże On może mieć dobre myśli? To jest atak diabła, kiedy on przychodzi do nas i mówi, pokazuje nam Boga w złym świetle. A co Bóg mówi, ojciec, o swoich dzieciach? Jakie są jego myśli o nas? Pastor dzisiaj czytał. Właśnie to mam tutaj napisane. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieję. To są myśli Boga względem nas. A my jesteśmy atakowani kłamstwem diabelskim, że Bóg wcale nie ma dobrych myśli o nas. On tylko tak czeka, aż się mi noga potknie, żeby mi dowalić. Być może jakieś grzechy mnie tam oskarżają z przeszłości, więc wtedy diabeł ich tam jeszcze tak wyciąga na piedestał i mówi, widzisz, teraz ci Bóg pokaże. I czeka, aż się potknie twoja noga. Ale Bóg taki nie jest. Bóg jest Bogiem miłości, choć oczywiście ta miłość również się wyraża w tym, że nas nieraz musi, tak jak jest powiedziane, że kogo Bóg miłuje, tego smaga, tak? Ale to jest pełna miłość. I myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Kochani, a więc tymi dwoma rzeczami chciałbym tylko też wymienić. Właśnie troska o byt, strach, te informacje, to, czy my to przyjmujemy, czy nie przyjmujemy, to jest zależne od nas. A po drugie, kłamstwo odnośnie Boga, tego, kim On jest. Jak walczyć, kochani, już na koniec, ze złymi atakami na nasze myśli? Boże Słowo mówi, że oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, ale ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. A więc, kochani, mamy oręż. Jako ludzie wierzący nie jesteśmy tak po prostu bezwiednie poddani temu, co do naszego umysłu wpada, ale mamy oręż, mamy wpływ na to, co zrobimy z tą myślą. W jaki sposób Pan Jezus walczył?
A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. O, miej litość nad sobą. Popatrzcie, w jaki sposób diabeł przyszedł do Pana Jezusa. A co powiedział? Używszy po prostu myśli Szymona Piotra. A Pan Jezus, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Pan Jezus cały czas myślał o tym, co boskie, nie o tym, co ludzkie, co ziemskie. I powiedział: idź precz, szatanie. W taki sposób mamy się rozprawiać ze złymi myślami, które przychodzą do naszego serca. Dawać odpór diabłu w imieniu Jezusa, w imieniu autorytecie imienia Jezusa Chrystusa. Mamy autorytet, jest powiedziane, aby się sprzeciwiać wszelkiej mocy ciemności, wszelkim również zamysłom. Boże Słowo mówi, że zamysły złego są nam znane. Potrafimy to rozróżnić. Po drugie, możemy świadomie rozmyślać o Słowie Bożym, myśleć, tak jak Boże Słowo mówi, myślcie tylko o tym, co dobre, miłe, doskonałe i tak dalej. Czyli to, co mówi Boże Słowo, o Bożych obietnicach. Kiedy człowiek po prostu nie jest wypełniony Bożymi słowami, Bożymi pozytywnymi rzeczami, to w człowieku pozostaje pewna pustka, próżnia, a człowiek nie znosi próżni. Jeżeli nie napełnimy naszych myśli tymi pozytywnymi rzeczami, to wtedy wykorzysta to wróg i zacznie wrzucać tam swoje negatywne rzeczy. Bo człowiek nie znosi próżni. Dlatego Boże Słowo nas zachęca, abyśmy rozważali we dnie i w nocy Słowo Boże. Psalmista mówi w pierwszym psalmie, że rozważa o Słowie dniem i nocą. W psalmie 119, 97 wiersz. O jakże miłuję zakon Twój, przez cały dzień rozmyślam o nim. 166 werset tego samego psalmu. Pokój pełny mają ci, którzy kochają Twój zakon. Na niczym się nie potkną. Boże Słowo mówi nam, Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie. Kochani, mamy wybór. Boże Słowo mówi też, że mamy się nie upodabniać do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, przez odnowienie. Czyli my mamy cały czas się odnawiać przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest Bożą wolą, co jest dobre, miłe i doskonałe. My mamy wpływ na to, jakie myśli wpadają gdzieś tam głębiej do serca. Jako ludzie wierzący powinniśmy mieć filtr. Przede wszystkim powinniśmy powierzyć swoje wszystkie troski Panu, powierzyć całe swoje życie, że On jest tym, kto się troszczy o mnie, a wtedy ten Boży pokój będzie chronił moje myśli, a po drugie mieć świadomość tego, że On jest dobrym Ojcem, kochającym Ojcem, który ma dobre myśli o nas. A jeśli ktoś jeszcze nie doświadczył przemiany swoich myśli, gdzieś twoje myśli są teraz, może na tym miejscu siedzisz i nie myślisz teraz o tym, co tutaj jest zwiastowane, ale gdzieś myślisz już o innych rzeczach, co będziesz robił. Może twoje myśli są negatywne, może myślisz o sobie negatywnie, może patrzysz na siebie i mówisz, że jesteś do niczego, że jesteś nieudacznik. Pamiętaj, że to jest broń diabła. On wie, że człowiek, który bez Boga jest, który nie przyjął go do serca i który nie żyje z nim na co dzień, jest skazany na takie tortury w myślach, potępienia. I dlatego, jeśli jeszcze nie oddałeś swojego życia Panu, możesz to zrobić dzisiaj. Dzisiaj jest ten czas, aby się upamiętać, aby zacząć myśleć inaczej, tak jak Bóg myśli. Tak jak Bóg myśli o tobie, o grzechu, ale też jakie On ma plany o zbawieniu. I abyś też zaczął pokutować. Abyś skrusze znienawidził ten grzech, który jest w tobie. I powiedział: Panie, nie potrafię sam uwolnić się od niego. Ty mnie zbaw od niego.
ale również kiedy to uczynisz właśnie, kiedy to przeżyjesz prawdziwie, to Bóg ci da siłę, aby się odwrócić. Bóg ci da siłę, aby się odwrócić od grzechu. I wtedy doświadczysz nowego życia. A kochani, jeśli ktoś z nas, jako ludzi wierzących, zmaga się w swoich myślach, dlatego że naprawdę jesteśmy atakowani. Różne myśli wchodzą do naszego serca. Pamiętajmy, że mamy broń i nie dajmy się wyprzeć z tego mocnego stanowiska, jakie mamy w Panu naszym Jezusie Chrystusie, dlatego że On obiecał, że będzie strzegł naszych myśli, a po drugie On ma myśli o pokoju, o tym, żeby nas natchnąć nadzieją. On ma dobre rzeczy dla nas. Nie dajmy się okłamać, ale chciejmy korzystać z tego zapewnienia i miejmy tą świadomość, że Pan jest z nami i chciejmy się rozkoszować Bożym Słowem. Chciejmy korzystać z tych obietnic, które są w Bożym Słowie. Chciejmy wypełniać nasze myśli pozytywnymi rzeczami, pozytywnymi z Bożego Słowa. I chciejmy być posłuszni, tak jak Boże Słowo mówi, że zmuszamy wszelką myśl do posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi. Być może masz jakieś myśli o kimś wierzącym. Różne są sytuacje. Rozpraw się z tym również. Jeżeli nie możesz na kogoś popatrzeć, masz coś w sercu, również się z tym rozpraw. Aby twoje myśli były pozytywne. Abyś myślał dobrze o swoim bracie, swojej siostrze. Abyś błogosławił w swoim sercu. Kochani, bo jakie jest nasze myśli, takie jest nasze postępowanie. Dlatego chciejmy być takimi mądrymi zarządcami. Niech Pan przez Ducha Świętego odnawia nasze myśli.